Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji. Janku, ponownie oddaję Ci głos. Witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej po wygranym meczu Hutnika z nad Górnikiem Zabrze. Proszę o komentarz po meczu. Witam trenera gospodarzy, proszę o komentarz. Dzień dobry, witam serdecznie. Co, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo w końcu przyszło, myślę, takie upragnione zwycięstwo. Nie wiem, czy zdecydowane, ale myślę, że mecz przebiegał na pewno pod tak, jak sobie go zakładaliśmy przed meczem. Wiedzieliśmy, że Ruch ma swoje atuty i to jest to bardzo dobra drużyna, potrafiąca grać w piłkę. Nie mogliśmy się otworzyć zbytnio, żeby nie stracić gdzieś bramki, natomiast myślę, że mądrze broniliśmy i wszystkie atuty, które, albo przynajmniej większość atutów Ruchu, wytrąciliśmy ich z ręki. Oczywiście mieliśmy swój plan na kontrataki i stałe fragmenty gry. To dzisiaj się potwierdziło. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Myślę, że dla tych kibiców także bardzo dziękujemy za doping i te 3 punkty dedykujemy kibicom. Wiemy oczywiście, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. Dzisiaj się cieszymy, natomiast już myślimy o kolejnym meczu u siebie, bo jesteśmy właśnie w sytuacji bardzo trudnej, ale tak jak powiedziałem, po meczu w Pruszkowie gdzieś tam ten promyk optymizmu nasze serca się wlewa. Myślę, że dzisiaj daliśmy trochę satysfakcji kibicom, bardzo licznie zgromadzonym, także bardzo fajny mecz i bardzo się cieszymy z 3 punktów. Dziękuję. Jeżeli ktoś ma więcej pytań, to proszę o zadawanie pytań. Rozumiem, że nie ma pytań. Tak więc dziękuję trenerze za udział w konferencji. Dziękuję. Gratulujemy. Dziękuję.